Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku wykonamy zabieg herbicydowy na nasze poletko kukurydzy. Poletko, które założyłyśmy wspólnie z firmą Vialan. Oni w sumie mają też swój kanał na YouTube, także serdecznie Was do nich zapraszam. Wchodźcie, subskrybujcie oraz zostawiajcie dla nich dzwoneczek. No i dla nas w sumie też subskrypcie, bardzo będzie miło jak zostawicie. Poza tym, wracając już do tematu, to dzisiaj wykonamy zabieg herbicydowy na kukurydzę. I zabieg wykonamy 4 produktami. Produkty zaraz Wam przybliżę, ale poza tym mamy miesiąc czerwiec. Miesiąc maj i czerwiec to są miesiące kluczowe dla każdego rolnika, bo w tych miesiącach rolnik ma za zadanie dopilnować swoją uprawę, aby ostatecznie miała ona najwyższą zdrowotność oraz aby ostatecznie uzyskać jak najwyższy plon z danej uprawy, niezależnie od rodzaju danej uprawy, czy to będzie marchewka, buraczek ćwikłowy oraz pszenica i kukurydza w tym roku w naszym gospodarstwie i stąd też taka duża ilość odcinków o tematyce chemicznej na naszym kanale, ponieważ chcemy Wam przybliżyć technologię uprawy w naszym gospodarstwie. Więc nie będę już przynudzać i zanudzać, zapraszam Was już do środków. Zabieg rozpoczniemy środkiem Adjuvare PH. Produkt ma za zadanie obniżenie cieczy roboczej, obniżenie twardości wody, wyłapując przy tym jony wapnia i magnezu, łącząc się w związki, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Zawiera indykator pH, który ułatwia dawkowanie preparatu, zwiększa przyczepność, bo jak wiemy, przyczepność przy takich zabiegach jest bardzo ważna, oraz wchłanianie się składników do roślin. Następnie zastosujemy środek mocarz 75 WG w dawce 100 g na hektar. Kolejno sulkotrek 500 SC w dawce 1 litr na hektar. I na koniec Ikanos 0,40 OD w dawce również 1 litra na hektar. Dana mieszanina ma 3 główne zalety. Przede wszystkim pierwszą zaletą jest to, że działamy tutaj doglebowo, jak i dolistnie. Drugą, że produkty działają nam zarówno na chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Oraz trzecią, najważniejszą, jak mi się wydaje, w dzisiejszych czasach jest więc to, że dzięki zastosowaniu substancji o różnym mechanizmie i działaniu zapobiegamy powstawaniu odporności na chwastach. I wracam do Was po upływie około tygodnia od wykonanego zabiegu, aby pokazać Wam efekty, jakie osiągnęłyśmy. Jak widać, chwasty nam poschły. I dzisiaj dlatego też jedziemy z zabiegiem odżywiającym naszą kukurydzę. Do zabiegu użyjemy 2 produktów, o których zaraz Wam powiemy. A tak wygląda nasza kukurydza. Dzisiaj, jak już wspomniałam, będziemy odżywiać naszą kukurydzę i do zabiegu użyjemy 2 preparatów, czyli Ferti Agro Unik Z jak załoga oraz Protek Primis. A teraz coś o produkcie Ferti Agro Unik Z, a mianowicie to mikroelementowy, krystaliczny, skoncentrowany nawóz dolistny dedykowany uprawie kukurydzy. Dostarcza roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem cynku, manganu i boru, na niedobory których kukurydza jest bardzo wrażliwa. Produkt zastosujemy w dawce 3 kg na hektar. Mamy tutaj woreczek akurat 15-kilowy. I coś odnośnie przygotowania roztworu. Mamy tutaj, że stosujemy w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, a naszym preparatem, który zastosujemy w połączeniu z danym nawozem, będzie Protek Primis. I to uli. Produkt Fortis Protek Primis. Jest to dosyć nowy produkt mikrobiologiczny, który ma 2 główne cele. Między innymi poprawia zdrowotność oraz odporność roślin na inne patogeny, a drugi poprzez biostymulację roślin wspomaga rośliny w pobieraniu azotu i fosforu.
Także produkty zastosujemy w dawkach, jak już wspomniałam, Fertil Agro Inc. w dawce 3 kg na hektar, a produkt Fortis Protec Primis w dawce 4 litrów na hektar. Te oczy gorzkie znają smak, choć ty nie wiesz nic. Już dawno rozgryzłby mnie świat, gdyby nie ich spryt. Świadczą słowa, które w snach nie prosiłabym. Zwijam się w kłębek, znikam na więcej, znikam na więcej niż noc. Pali się we mnie całe siebie, płoną ulice naszych trosk. Pod kulą mogą, nie jestem sobą, nie jestem sobą w ten nic. Chyba nie lubię, raczej nie lubię, bez pamięty. Zwijam się w kłębek,